Czy kiedykolwiek odrzuciłeś kogoś lub byłeś odrzucony w swoim życiu? Był bogaty człowiek, który w swoim życiu myślał o tym, co może mieć, aby być szczęśliwym. Codziennie przychodzili do niego biedni ludzie po jedzenie. Najbiedniejszy z nich przyszedł do niego pewnego dnia i powiedział: Panie, mam wszystko, czego potrzebujesz w życiu, abyś być szczęśliwym. Bardzo się rozgniewał i wyrzucił go. Prawda jest taka, że biedak miał wszystko, czego potrzebował bogaty. W Nazarecie przyszedł Jezus Chrystus jako dziecko zrodzone z Marii, dobrze znany biednej rodziny Józefa i Marii. Jezus przyszedł, aby dać wszystko, czego człowiek potrzebuje w życiu, aby być szczęśliwy. Dlaczego go odrzucili? Ponieważ przyszedł w bardzo prosty sposób, nie w takim sposób, w jakim oczekiwali Mesjasza. W naszym dzisiejszym społeczeństwie z podziałem na bogatych i biednych, inteligentnych i mniej inteligentnych, społeczeństwo staje się miejscem, w którym ludzie akceptują tylko określoną mentalność i że rzeczywistość jest tylko tym, co myślą i chcą. W ten sposób Żydzi w swojej mentalności mieli powody do odrzucenia Jezusa. Drodzy bracia i siostry, zachęcam was, abyśmy potrafili rozpoznać i akceptować Jezusa w każdym człowieku. I do zobaczenia.